Szanowny Panie Wojewodo i wszyscy tutaj obecni na tej uroczystej mszy świętej, ja chciałam w imieniu parlamentarzystów, pana senatora Jana Kamerskiego, panią poseł Anny Paluch, złożyć serdeczne gratulacje. Są to listy gratulacyjne i parlamentarzyści również mieli udział w tych złotych krzyżach zasługi. Jak padła taka myśl w biurze parlamentarnym, pan senator, jak i również pani poseł, ogromnie się też w to zaangażowali i bardzo się cieszyli, i od tego się zaczęło. I pielgrzymowaliśmy do pana wojewody, pana Ćwika, pana wicewojewody, który nas tak przyjmował, tak serdecznie. I muszę powiedzieć, że naprawdę jest dobra zmiana. Nigdy takich wojewodów nie było, jak mamy obecnie. Tu bym chciała wspomnieć pana dyrektora przy Urzędzie Wojewódzkim do spraw odznaczeń. Jak bardzo jest kompetentny, jak profesjonalnie nas załatwiał, jak wszystko wnikliwie sprawdzał. I wspólnie z panem wicewojewodą stwierdzili, to są wnioski, które szczególnie nadają się na Złoty Krzyż Zasługi. Niech ci kapłani dają przykład dla młodzieży, dla dzieci, jak pięknie jest służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie. I to jest najpiękniejszy przykład dla młodzieży, dla dzieci. I tu chciałam też powiedzieć, trudno nie wymienić naszych radnych, którzy o to zabiegali, pana radnego ze Żmiącej, z Jaworznej, i bardzo marzyli o tym, żeby do tej chwili dotrzeć. Panie starosto, pan również się przyczynił do tej pięknej chwili. Kiedyśmy chcieli z panem radnym powiatowym jechać po odbiór Złotych Krzyży również dla dwóch kapłanów z gminy Tymbark, to pan powiedział, ja muszę osobiście odebrać. I tak się stało. Przywiózł pan osobiście i mi zadzwonił. Mamy Złote Krzyże. Panie starosto, niech Jezus przemieniony również panu błogosławi za wielkie i dobre serce. Pani Ania, sekretarka pana wicewojewody, jest niezwykła. Jak tylko żeśmy przyjeżdżali, od razu miała rączki otwarte i tak mile nas przyjmowała. Jakie to piękne. Nie byliśmy lekceważeni. Byliśmy pięknie przyjmowani. A wielebnym jubilatom parlamentarzyści życzą wszystkiego, co tylko jest możliwe, a przede wszystkim zdrowia, i żeby dalej pracowali tak, jak pracują, w myśl kardynała Stefana Wyszyńskiego, który będzie wyniesiony na ołtarze, który wciąż powtarzał, że ojczyznę kocham jak bardziej jak własne serce. I to jest, to przyświeca naszym jubilatom. Dla nich Bóg, honor, ojczyzna jest największym skarbem i największym darem. Dziękujemy za tą postawę. Parlamentarzyści również składają listy gratulacyjne, które wręczę. Szczęść Boże!